Spotykamy się ponownie w Antonówce, tym razem w szerszym gronie, chyba w takim dużo młodszym niż poprzednio. Dlaczego tak duże spotkanie akurat tutaj? Spotkanie w celu zmuszenia po prostu, czy wymuszenia na władzach miasta budowy w Antonówce boiska, ewentualnie uruchomienia jakiegoś klubu czy świetlicy dla dzieci i dla młodzieży. Antonówkę zamieszkuje ponad 600 mieszkańców, więc jest to osiedle dość duże. W związku z oddaleniem od miasta i drogą niezabudowaną, nieoświetloną, młodzież i dzieci nie mogą korzystać z Domu Kultury, z żadnych imprez w mieście, bo po prostu nie ma czym wrócić. Ceny autobusów są też wysokie, bilety są dziurkowane, więc jeżeli dojadą do szkoły i ze szkoły, niestety trzeba za autobus płacić, a przy obecnej sytuacji z zatrudnieniem wiele rodzin nie stać nawet na to, żeby dziecku dać na jakiś bilet, na jakąś imprezę do miasta, a czasami nawet i na autobus. Jestem po prostu przez mieszkańców naciskana i przez te dzieci, młodzież, żeby wreszcie coś ruszyło. Od czasu, kiedy zostałam radną, piszę, chodzę do zarządu, proszę na sesjach, efektów nie ma. No mam obiecywane, ale kończy się to wyłącznie na obiecankach. Ja nie mogę tych dzieci, tej młodzieży kłamać w związku z tym, że złego przykładu nie mam zamiaru im dawać. Chciałabym, żeby dzieci tutaj opowiedziały i młodzież, jak spędzają czas w Antonówce i co chciałyby robić, czego oczekują od naszych władz miasta. Bo ja jako radna, wybrana przez mieszkańców Antonówki, sama niestety niewiele mogę zrobić i jeżeli tak dalej będzie, to będę radną bezradną. Na razie proszę dzieci o wypowiedzi. Chodź, przedstaw się. Dzień dobry, mam na imię Ania. Mieszkam tutaj i wolny czas to spędzam trochę nudnie, bo nie mamy placu zabaw, boisk, dojazdów też nie mamy. To jest, nas żadne imprezy nie możemy chodzić. No trochę nudno jest. A może ktoś ze starszej młodzieży opowie, jak spędza wolny czas? No, wychodzimy na podwórko, zrobimy rundkę dookoła Antonówki i do domu. A zdarza wam się iść czy dojechać do Centrum Kamiennej Góry? No, raczej nie. A dlaczego? Bo za drogie są autobusy, różnie, po prostu nie mamy czasu nawet. A jak pan spędza wolny czas? Ja w ogóle nie mam czasu praktycznie wolnego. Cały czas albo w pracy, albo poza domem. A ma pan dzieci? Oczywiście, dwoje. I co one robią po południu? Co mogą robić? We własnym zakresie się bawią. Jak mogą. My, to znaczy? My im organizujemy jakoś czas wolny. Albo gdzieś z nimi wyjeżdżamy, albo spacerujemy, albo bawią się przed domem. Innego wyjścia nie ma tutaj, jak puścić dzieci i troszeczkę tutaj sobie poganiają i do domu z powrotem. A widzi pan jakąś możliwość zorganizowania tu placu zabaw, boiska? Znaczy tutaj możliwości jest bardzo dużo. Nieograniczone możliwości. Jedynie tylko troszeczkę pieniędzy i chęci. I można coś zorganizować. A czy mieszkańcy sami siebie nie są w stanie zorganizować czegoś dla dzieci właśnie? To znaczy, trudno powiedzieć. Nie wiadomo, czy ktośkolwiek by chciał skrzyknąć to wszystko, towarzystwo i tak dalej. No ale zresztą, co tu dużo mówić, nie mamy pieniędzy na to wszystko. Ludzie tutaj u nas, ja wiem, każdy tam pracuje i zarabia marne grosze. Także wydatki jakieś tam na jakieś pierdoły, to no nie ma po prostu tych pieniędzy. Czy ewentualnie taka możliwość, że te prace, które wymagają ciężkiego sprzętu, zostaną wykonane przez miasto, a reszta w formie czynu społecznego przez mieszkańców Antonówki? Taka możliwość by była. Bo dużo jest młodych ludzi, którzy chętnie podwiną rękawy i coś zrobią. Ojejku! Jedna. Tutaj. O tu jest. Tak, no prawda. Dobrze pani mówi, no. A plac zabaw to jest tam, nie? No. I co? Pod oknami. Jasiu, tak? Okna weneryczne, plac ten. Nie, to nie chodzi. Nie chodzi. Dobrze, to idziemy do góry, tam zobaczymy, co jest. I tą drogę piękną, te nogi można. Zmieniliśmy miejsce spotkania w tej chwili. To chyba jest
Samo centrum Antonówki. Tak, to jest rynek w Antonówce, centralny punkt z placem zwanym Placem Zabaw dla Dzieci. Plac Zabaw dla Dzieci to jedna rozwalająca się huśtawka, którą nie zniszczyły dzieci, ale po prostu rozwala się ze starości. Jedna ławka, drugą ktoś ukradł, no i jak na tej jednej ławce wszyscy siadają, to ona długo nie pożyje, bo po prostu nie wytrzyma. To jest całe centrum rozrywki w Antonówce. Tu za nami znajduje się budynek, w którym są ewentualnie pomieszczenia, które można wykorzystać jako świetlice. Są dwa pomieszczenia. Była pralnia i suszarnia, z której właściwie nie można korzystać, bo od ponad 30 chyba lat nie jest to ani malowane, ani remontowane. No, kto wytrzymuje jeszcze tam coś powiesić, albo już go sytuacja zmusi, to tam wiesza. Resztę wiesza się na sznurkach, na ogródkach, w mieszkaniu. Nie ma w ogóle warunków do tego. W tej pralni też czasami dzieci buzują, no bo gdzie się mają podziać. Myślę, że jedno z tych pomieszczeń można by było zagospodarować czy na siłownię, czy na klub dla dzieci, czy na jakąś świetlicę. Bo niestety, ale narzekamy na młodzież, ale ta młodzież jest taka, jakie stwarzamy jej warunki. Dzień dobry, mam na imię Maciek i chciałbym ten, żeby wybudowali ten boisko, bo nie ma gdzie jeździć ani grać. A jak w tej chwili spędzasz wolny czas po szkole? No, troszkę nudno. A tak dokładnie co robisz? Czasem gram na gierce w domu i wychodzę na dwór. A masz gdzieś z kolegami w piłkę pograć? Nie mam. No. Powiedz, jak się nazywasz? Michał Schacki. No i chcielibyśmy tutaj z kolegami, żeby tu zrobili nam boisko. Takie z prawdziwego zdarzenia, żeby były nawet ławki, żeby można było sobie usiąść. No i dla dzieciaków plac zabaw. A ja mam pytanie do młodzieży. Czy młodzież pomoże przy tych pracach przy boisku? Właśnie taką sami wkopali, to nam ją zaraz starsi ludzie ją ukradzieli i po prostu zniszczyli nam to, co żeśmy sobie sami zrobili. Na opał ludzie wzięli drzewo. Za domu chłopacy sobie grają w piłkę, to też zaraz sąsiedzi krzyczą, bo mówią, żeby stąd poszli, bo oni chcą dziennik oglądać czy coś takiego i nawet nie ma gdzie się w ogóle ruszyć. Na rowerze też nie ma gdzie jeździć, bo zaraz można opony poprzybijać, dróg nie ma, nic. No to plus dla czteroosobowej rodziny bilety, no to najdroższe mieszkanie w Kamieniu. Jakby tak od co przyszło. A pani ma dzieci? No niestety mam tu gdzieś biega i też właśnie przyszłam, no bo nie mają się gdzie podziać, tylko został im las i ulicy kawałek, więcej nic. No las, tylko las. No. Tutaj się dużo wypowiadać, wszystko widać. No widać, nie? No to trzeba nie dużo ma co mówić, że nie mają dzieci gdzie się bawić, nie mają placu zabaw. To nawet jest beton, nawet nie da rady piłki kopnąć, bo się wywróci ktoś, nawet może nogę sobie połamać. Ale kiedyś mieliście boisko? No mieliśmy boisko i to było boisko zbudowane w czynie społecznym przez mieszkańców Antonówki. Boisko zniszczyły nam władze miasta w latach 70. pod koniec, kiedy miasto chciało budować w Antonówce smolarnię. Wjechał ciężki sprzęt, zniszczył, później się z tych robót wycofano. No i od tej pory niestety młodzież, dzieci nie mają boiska. Bawią się między budynkami, gdzie są ganiani, no bo też starsi ludzie czy rodzice potrzebują odpocząć, lecą szyby, co jest też niewskazane. Jest wspaniały teren, gdzie dzieci ani młodzież nie przeszkadzałyby nikomu, mogłyby się wykrzyczeć, wybiegać. No niestety nie mamy ze strony miasta żadnej pomocy. Nawet my naprawdę tu to jest. No nie pomógł pan. Naprawdę to jest tak. To boisko to już ile lat już jest. W projekcie, nie? No już no miało być, ileż to lat miało być już tego. Jeszcze do tej pory. To już ile? 10 lat może? Może i więcej. I do tej pory nikt nie tego. W Kamiennym.
Nie, ja mówię, przepraszam, nie w Kamiennej Górze ławki, czy w ogóle huśtawki, jakiekolwiek place zabaw są remontowane co roku, robione tak samo. Nie w tej chwili u nas ławka w tamtym roku, co dalej, no to fakt, że to jest zniszczone, nie, ale huśtawki, żaden sprzęt do zabaw dla dzieci nie ma, nie było i nie będzie chyba, nie wiem, nie, jak to będzie w tej chwili. Ale to boisko naprawdę to było już o ile lat było zaczynane było. Ale to ile już lat to było. Pan Stasiu, ten radny był obecny, no nieobecny teraz, to było kiedyś. Nie? Jak to było jemu? Gajda, no. To też tak. No nie? Tak. I nic nie zrobił, w ogóle nic nie zrobił. Bo no, nie ma pomocy, żadnej. Żadnej pomocy im. A dzieci, patrz pan, ile tu jest dzieci, no naprawdę, jest jak dorosłych. A teraz to będzie, ja wiem, dzieci będzie mniej jak dorosłych. Chyba tak będzie, no bo ja nie wiem. Ja chciałem wspomnieć, tak jak my kiedyś tu koledzy tego, robiliśmy klub na dole, spróbowaliśmy taką na próbę. Dyskotekę. I no, takie dyskoteki, o muzyka. I nam z tego nic nie wyszło, próbowaliśmy pisać nawet podania o magazyn i z tego nam nic nie wyszło, po prostu no, wymalowane było, jak się dało. I kiedyś przyjechał, nie wiem skąd to było, i się spytali, kto ma klucz do tego, nie? To akurat u mnie w domu był klucz, wziąłem klucz, zaprowadziłem tam. Mówi, o, trzeba zrobić, tu jest pęknięte, tu tego, i nic z tego, zabrali klucze i do teraz nic z tego nie wyszło.